Jeśli może, to pomoże. Tu rezerwat i przyroda, tam gdzie wpływa Wisły woda. Z Crazy Heights po Wiśle płyniesz i w szaleństwie się rozwiniesz. Serdecznie dzisiaj w miejscowości Mikoszewo, a w zasadzie przy samym przekopie Wisły. Tutaj 300 metrów dalej macie ścieżkę rowerową. Widzicie zaparkowane samochody. No a my idziemy do samego miejsca. Słuchajcie, nie pomyliłem się mówiąc przekopu Wisły. W rzeczywistości pomyśleliście sobie albo o Wiśle, albo o przekopie Mierzei Wiślanej, a ja ani jednego, ani drugiego nie miałem na myśli, tylko przekop Wisły. Naturalnie Wisła 7 km od obecnego ujścia właśnie tej rzeki do morza się rozwidłała. Jedna część dzisiejszą Szkarpawą dochodziła do Zalewu Wiślanego, druga część dochodziła do Gdańska. Tak w zasadzie tym, co dzisiaj byśmy nazwali Martwą Wisłą. Słuchajcie, przekop, tak jak wam już wcześniej wspomniałem, był mniej więcej w odległości 7 km. Rozpoczynał się właśnie w tej odległości 7 km od obecnego ujścia. No i był prowadzony w samych końcowych latach wieku XIX. Słuchajcie, a tu doszliśmy do samego właśnie przekopu. Tutaj między tymi dwoma. To jest obecne w ogóle ujście Wisły. Obecnie już zapomniano o tym, że tam był przekop. Ja słuchajcie, a tędy pływa prom na drugą stronę. Można sobie skrócić drogę. Tu widzicie miejsce pamięci, gdzie rozpoczęła się tragiczna egzekucja więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof. Obóz ten początkowo działał nie jako obóz koncentracyjny. Koncentracyjnym był dopiero od roku 1942. Głównie na bazie więźniowie to głównie byli polscy obywatele wolnego miasta Gdańska. Wśród właśnie tych obywateli, którzy w pierwszej fazie znaleźli się tutaj w obozie Stutthof i którzy go budowali, był mój pradziadek.
No, niestety tak się zdarzyło, że jako polski kolejarz znalazł się w tym obozie koncentracyjnym. Ja miałem okazję ostatnio wydobyć jego dokumenty z obozu Stutthof z ewidencji, także jest również na tej ewidencji. A miejsce, które oglądaliśmy przed chwilą, ono upamiętniało właśnie tutaj wyprowadzenia ludzi z tego obozu koncentracyjnego. Część załadowano na barki, no i zatopiono te barki niestety. Tutaj widzicie taki mały bunkier jakby. Właśnie. O, spójrzcie. Z takim lukiem do wystrzałów. No tutaj płynie sobie Wisła po naszej krainie. A my idąc już za bunkier, to oczywiście macie różne knajpki, w których możecie nabyć coś do jedzenia, coś do picia, albo po prostu odpocząć w dobrym towarzystwie, w towarzystwie ludzi, z którymi idziecie, chodzicie, czy jeździcie. No tutaj spójrzcie. Statki, łodzie, no i tak dalej. Popatrzcie, a Wisła sobie mniej więcej tak płynie. Słuchajcie, tutaj w trakcie otwarcia tego przekopu, czy też wcześniej, na nadzór wykonania tego przekopu przyjechał kto? No, oczywiście, że król pruski, ale o tym więcej w moim filmie z przed 2 lat, który możecie obejrzeć na YouTubie, tutaj o Mikoszewie. Patrzcie, jakiego gostka tutaj znalazłem. O, widzicie, jak ucieka. To jest... Zastanawiam się to, czy to jest królik, czy zając. Patrzcie, jaka piękna, mała istotka. O. Już sobie uciekł. A tutaj popatrzcie na te piękne łodzie. Jak są przecudnie zaparkowane, jak są przecudnie tutaj rozparkowane. Spójrzcie. A my idziemy wzdłuż tego nabrzeża Wisły, sobie robiąc takie wolne kroki i pokazując wam, jak jest tu przecudnie. Dzisiaj firma Crazy Hulls zaprosiła mnie na przejazd motorówką z Mikoszewa na wody samego Bałtyku. Po drodze podziwiałem piękną przyrodę rezerwatu Mewia Łacha. Ta część, ten fragment ujścia Wisły do morza, to XIX-wieczny przekop. Przedtem Wisła uchodziła do morza z jednej strony przez Gdańsk, z drugiej z kolei do Zalewu Wiślanego. W miejscu rozwidlenia znajdowała się tak zwana Głowa Gdańska. W XVII wieku był to ważny posterunek obronny Gdańska. Forteca odegrała pewną rolę podczas wojen polsko-szwedzkich, jednak bardziej przysłużyła się atakującym Szwedom niż obrońcom, dlatego pod koniec XVII wieku zdecydowano o jej likwidacji. Wiara. Czuję, usycha tu nadzieja, widzę, jak więdnie moja wiara, niby zwycięzca i pobrąca, a może jednak to wiara.
się rozpila. Czuję, jak ktoś tu na mnie serka. Czy to ktoś bliski, ktoś znajomy, czy degenerat lub morderca? Słyszę, jak idą za mną myśli. Słyszę, jak z myśli wyrywają słowa. Przejrzysta słówny konsystencja staje po prostu siematowa. Widzę, jak zmierzam ku nadziei. Widzę, otchłani jej ramiona. Niby rozchyla je radośnie, lecz ta odległość nieskończona. Osiągam to, co osiągnięte, lub to, co po tym pozostało. Mało jest pędu w takim pędzie, nadziei, chęci bardzo mało. I ryku tego nie zapomnę, nadziei w sobie nie uduszę. Chwile bez troski już minęły, teraz po prostu żyć już muszę. Zapomnę, nadziei w sobie nie uduszę. Chwile bez troski już minęły, teraz po prostu żyć już muszę. Osiągam to, co osiągnięte, lub to, co potem pozostało. Mało jest pędu w takim pędzie, nadziei, chęci bardzo mało. I ryku tego nie zapomnę, nadziei w sobie nie uduszę. Chwile bez troski już minęły, teraz po prostu żyć już muszę. A my obecnie znajdujemy się w rezerwacie przyrody Mewiałacha. Utworzony on został w 1991 roku na obszarze około 150 hektarów u ujścia Wisły do Bałtyku po obu stronach Wisły. Większa część rezerwatu znajduje się po wschodniej stronie Wisły, czyli po tej, po której jest Mikoszewo. Rezerwat chroni miejsca lęgowe różnych gatunków rybitw i siedliska żerowania i odpoczynku ptaków. Gniazdują tu rybitwy białoczelne, rybitwy rzeczne, sieweczki obrożne, ostrykojady. Występuje tu największa w Europie koncentracja mewy małej do 40 tysięcy osobników oraz mewy pospolitej do 150 tysięcy. Na mewie Łasze występuje też liczne stado fok szarych, które z daleka obserwowaliśmy. Jest tu ich około 200. Zaobserwowano też foki pospolite. Można tu też spotkać czaple i bobry i wiele innych zwierząt. W czasie silnych wiatrów jest to dobre miejsce dla zbieraczy bursztynu.
prowadzi, myśl głęboka się wznosi. Ona przecież nic nie chce, także o nic nie prosi. No nic się nie smoczę, tam zamoczę, bo ty ściągnę, by osuszyć. Idę w przód, by z miejsca ruszyć. No i w krząskim idąc piasku, wszędobylskim słońca blasku, szum morza nasłuchuję, co tu przestrzeń komponuje. No i w krząskim idąc piasku, wszędobylskim słońca blasku, szum morza nasłuchuję, co tu przestrzeń komponuje. No i idę wolnym krokiem, i w zachwycie, i z urokiem, i dotykam piękna w słońcu na początku. A słuchajcie, bateria mi się rozładowała, ale wróciłem do samochodu po akumulator, bo muszę tu wam jedną piękną atrakcję pokazać, którą macie. Oczywiście tą atrakcją jest, zaraz zobaczycie co, tutaj dwóch fajnych ludzi i fajna firma organizuje to specjalnie dla was, a ja sobie tutaj maszeruję, spaceruję, idę, żeby wam to pokazać. Spójrzcie. W ogóle spójrzcie, jakie dzisiaj tutaj słoneczko, jak tu nad Wisłą przepięknie zachodzi właśnie słoneczko. O, popatrzcie właśnie na to. Jak widzicie, tu przepiękne łodzie. No i oczywiście inne rzeczy, które tu macie. Czuję usycha tu nadzieja, widzę jak więdnie moja wiara, niby zwycięzca i pogromca, a może jednak to ofiara. Czuję jak niebo się rozchyla, czuję jak ktoś tu na mnie zerka. Czy to ktoś bliski, ktoś znajomy, czy degenerat lub morderca. Słuchajcie, jesteśmy już po zachodzie słońca. W zasadzie zachód już jest za nami. Jest piękna, za chwilę zobaczycie czerwona kolorystyka nieba. Spójrzcie, o właśnie taka wyłania się kolorystyka nieba, a za chwilę zobaczycie moją największą dzisiejszą frajdę, którą miałem właśnie na tej oto tutaj łódce. Płynęliśmy sobie do dosyć daleko, po prostu popatrzeć na foki.
na to niebo i na to wszystko. A płynąłem tutaj z tymi dwoma panami. Jeden z panów tutaj miał dosyć... Witam. Witamy. Dużą wiedzę tutaj pan miał na temat tego, co tutaj się dzieje, jakie ptaki występują. Wszystko opowiadał, także mieliśmy naprawdę niesamowitą frajdę, a tutaj pan tak sterował łódką, żebym mógł spokojnie zrobić wszystkie zdjęcia. Także było bardzo fajnie. Panowie, chyba zapraszacie wszystkich na łódkę. Zapraszamy oczywiście. Także, więcej nas, tym lepiej. Zapraszamy. Także jeżeli będziecie chcieli, to patrzcie, w Mikoszewie macie taką oto frajdę. Słuchajcie, już się ściemnia. Już coraz ta czerwień jest taka słabsza. A ja wam chcę polecić, patrzcie, tutaj fajny taki jest domek. I tutaj macie rejsy do ujścia Wisły, Mikoszewo, Crazy Hulls. I numer telefonu możecie tu zadzwonić, się umówić, 880-605-018. Ja wam serdecznie polecam. Spójrzcie, gdzie to jest. Tu macie taką knajpkę, a tutaj macie właśnie tą budkę. I jedyna wasza droga, którą musicie odbyć, to jest właśnie do tej budki, żeby mieć niesamowitą frajdę. A my się jeszcze kawałek przejdziemy tutaj po tych nabrzeżach. Przez sekundę jeszcze się przejdziemy, przespacerujemy, ale już niedaleko. Chcę, żebyście zobaczyli, jak na czerwono teraz wygląda ujście tej naszej pięknej rzeki, przepięknej Wisły. To jest to właśnie nasza królowa rzek i nasza Wisła. Oczywiście to miejsce, po którym idziemy, to jest przekop Wisły. To nie jest naturalne koryto właśnie tej rzeki, to jest tylko przekop. Naturalne koryto, jedno idzie w kierunku Gdańska, drugie z kolei w kierunku Zalewu Wiślanego. Słuchajcie, i tak tu, patrzcie, przepięknie jest. Na tą stronę jest taka kolorystyka, a na tą stronę tak to wygląda. No i słuchajcie, powoli to się ściemnia. Tak totalnie. A ja powoli chyba będę się zrywał, zbierał i uciekał. Słuchajcie, widzicie, że już się ściemnia, a więc już pora na mnie. Tutaj miałem okazję właśnie też poznać takiego pana, który organizuje te wypłynięcia. I on właśnie mi trochę o historii opowiadał tego miejsca. O tym, że to, co tu widzicie, po drugiej stronie jest również inne miejsce. Było takim jakby bazą do przepłynięcia na drugą stronę. Czyli prom pływał od tego miejsca na drugą stronę. Teraz trochę dalej to wszystko się dzieje, to wszystko przepływa. I po wybudowaniu właśnie tego przekopu, rząd pruski do tego się zobowiązał, utrzymania właśnie tego punktu na drugą stronę przeprawy. A tutaj, jakbyście szli, to też jest informacja od tego pana. Widzicie taki bruk i on jest na końcu tak lekko podwyższony. Ja nie wiem, czy to teraz widać, że ten bruk na samym końcu jest podwyższony. Ja może podejdę, może uda się to zobaczyć. Spójrzcie. O, nie wiem, tutaj światła świecą. O, ale nie wiem, czy widzicie to lekkie podwyższenie. To był tak zwany lodołamacz. Jak wody po prostu się podniosły, to kra, która wlatywała na to, się przełamywała. Po prostu się przełamywała i to był tak zwany lodołamacz. Tu widzicie to wejście, które było za czasów pruskich robiono, to przeprawę. A tutaj z drugiej strony, jakbyśmy tutaj doszli, to jest ta przeprawa, która była, która obecnie tutaj na Wiśle znajduje się. Spójrzcie, ja mam okazję być oświetlony teraz przez taki samochód, ale dojdziemy sobie właśnie do samej tej przeprawy. Ona jest teraz obecnie w tym momencie nieczynna, ale widzicie, że ona jest ileś metrów dalej od tego miejsca, gdzie była za
czasów pruskich. Tutaj oczywiście z panem się umówiłem. Będziemy dalej rozkładać na części pierwsze historię tego Mikoszewa, bo to jest taka dosyć ciekawa miejscowość, ale zapomniana przez turystów. Jeszcze raz jesteśmy przy tym pomniku upamiętniającym Sztutchow, tych likwidacja obozu Sztutchow i związane z tym wyjazd więźniów. Jeszcze raz jesteśmy przy samej Wiśle. Tutaj jest szlaban, jak widzicie, a my będziemy powoli zmierzać już do końca tej relacji. To jest zamówienie, które przez moment nie oświetlam. Tu oczywiście są różne budki sprzedażowe. Dojście jakby do plaży z Mikoszewa to jest około 1,6 km, ale jak patrzymy na inne miejscowości, to też nie jest krótkie dojście do plaży. Także tu nie ma żadnego jakiegoś nadzwyczajnego elementu. Na końcu macie rezerwat przyrody Mewia Łacha. Ten rezerwat przyrody warto jest odwiedzić. Różne gatunki czapli, czapla szara, czapla, inne czaple również tutaj się znajdują. A ja powoli, słuchajcie, kończę. No i oczywiście foki, naprawdę fokę płynącą w wodzie, gdzie ten łeb wychyla się ponad wodę, ciężko jest zobaczyć, a tutaj bez problemu, co najmniej kilka ich dzisiaj widziałem. Słuchajcie, zachęcam was, zapraszam, przyjeżdżajcie tutaj, a ja powoli kończę tam moją relację, bo patrzcie, jak już się ściemniło. Jeżeli wam się podobało, to koniecznie ją polubcie. Koniecznie subskrybujcie mój kanał. Koniecznie polubcie mój kanał. No i oczywiście możecie wesprzeć mój kanał taką symboliczną kwotą 5 zł. Będzie mi zawsze strasznie, ale to strasznie miło. A ja idę w kierunku wyjścia z Mikoszewa. No i powoli, powolutku kończę właśnie tą dzisiejszą relację. Fajnie, że byliście ze mną. Super, że byliście tutaj ze mną dzisiaj. I słuchajcie, do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnej mojej relacji. Pozdrawiam was serdecznie. Oczywiście z Mikoszewa. Świt po wschodzie, jeszcze resztki morza w wodzie, w swej jasności się podnosi, słońca blask nam się roznosi i ogarnie świat dookoła, i czerwone niebo zgoła, i w tym boskim chwil uroku piękny dzień jest od świtu aż do zmroku, więc uśmiechnij do mnie się. Będzie dobrze, już nie źle.